Obręcz. Czekajcie. Pamiętajcie o tym, jak mieliście rower. Tak mi kaczera, co robicie, to z dużej odległości. Kaczy ma dość duże ciśnienie i potrafi wymyć smar z łożyska. Bo łożyska są dość słabe uszczelniacze. Po prostu nie wytrzymują takiego naporu ciśnienia wody. Wykupują się ze smaru. I w środku ja. Ten kał. I błoto. Siema wszystkim. Dostaliśmy zlecenie od Petardy na serwis i wymianę kilku części w rowerze. Jak widzicie, to jest moje demo karbonowe, jest petardy, starszy graf. I tu mamy części. Lecimy. Widać, kilka części jest. Zaczynamy od obręczy. Obręcz to Darkmoor. Dokładniej wam opowie właściciel roweru na swoim bajczeku, jak o tych częściach i o całym rowerze. Kolejne to będą szprychy do tego koła, jak będziemy zaplatać, dwie białe i złote nytle, aluminiowe. Zobaczymy, jak zapleciemy koło, napęd, korby, 175, obawiałbym się w zakrętach, że można zawadzić, no zobaczymy. Do tego blat, bardzo ładny blat, rentala, można iść bez napinacza z wysokimi zębami i klatka z taką, żeby osłonić cały blat przed rozwaleniem. Oczywiście takie, to jest oczywiście taki support w zestawie, łańcuch nowy, wyszedł. No i fajna rzecz, spark pedały, bardzo cienkie, aluminiowe, ładnie wyglądają. No i do napędu mamy jeszcze tutaj przerzutkę. Widzę jeszcze łożyska do wahacza, nowe noszły, interwencja i kilka różnych podkładek. Olej do hamulcy i to 5.1. No wiecie, 5.1 dlatego, że jest na wyższe temperatury. Jak my jeździmy w góry na trasy zjazdowe, to nam się strasznie grzeją hamulce i musimy używać lepszego oleju wytrzymujące większe temperatury. Na dłużej nam wystarcza. Dlatego, a teraz wam pokażę w przyspieszonym tempie, jak zarzucam części na rower. Paniączek i obręcz stara. Teraz trzeba trochę z tym powalczyć, powyciągnąć szprychy. I widzicie, tym sposobem mamy oczyszczoną. Szprychy wszystkie wyciągnięte. Tylko przebieram, wybiorę co najlepsze i zacznę zaplatać. Zaplatamy koło na 3 krzyże.
przerwa i druga. Przerwa i kolejna. Prosta jak budowa cepa. Każdy może to zrobić w warunkach domowych. Nawet wycentrować koło. Teraz wytłumaczę jak. Nie trzeba mieć specjalnego przyrządu do centrowania. I jedna biała. Bierzemy obręcz, zbieramy dziurę od wentylu i zapewne trzy krzyże, trzy puste piecha, trzy puste szpilki. Myślę, że w internecie sobie znajdziecie, jak to zacząć. Dokładnie opowiedziane. Powoli kończę zaplatać. Jak widzicie, to mi ostatnia partia szprych do ułożenia. Przykręcam ostatnią szprychę. Już mam wszystkie szprychy zapieczone. I te złote nyple kościołu nie robią. Więc widzicie sobie sami. Nie wiem, może to za pana będzie ciekawie wyglądać. W momencie, gdy mamy zaplecione wszystkie szprychy, sprawdzamy, czy to na pewno dobrze. Wszystkim. I musimy wycentrować koło. Koło się centruje na centrownicy. Ale jeśli jesteśmy w takich warunkach domowych, to nie mamy takiego przyrządu, możemy to też bardzo dobrze zrobić na ramię. Tylko musimy sobie przykleić dwie taśmy. Słuchajcie, udało mi się znaleźć taśmę. Robimy to sobie tak mniej więcej. Na początek. Bierzecie miarkę. Miarką odmierzacie tutaj. Zaznaczacie sobie idealnie kreski. I dzięki temu widzicie, jakie jest wychylenie koła obręczy i skok. Że jak będzie za blisko, to będzie nam odcierać taśma. Jak zapiemy te dwie osie, to mamy koło wycentrowane. Punkt. Oczywiście ja tego nie robię w ten sposób, bo mam taki przyrząd. Koło wycentrowane tak się kręci. Co jest ważne, żeby przed albo po centrowaniu nasmarować wszystkie nyple oliwką. Puścić trochę oliwki. Warto to robić. Wszystkie śruby smarujemy klejem do gwintów. Rower. Wielu rzeczy nie pokazywałem na filmie, typu przypompowywanie hamulcy płynem, odpowietrzanie na przykład regulacją przyrzutki, tego możecie znaleźć w internecie mnóstwo podstawowych rzeczy. Jeśli wam się podobało, wstawcie łapkę w górę, dajcie suba. Cześć. Kilka części. Już zacznijmy od obręczy. To jest strasznie chuda. Zaczynamy. I co? Teraz mam się wstrzymać. Taki klucz. Trzymaj się. Może. Dzisiaj w ogóle wszystko przeciwko. Dziwię się, że nam się udało umyć je, wiesz?